Dzień dobry. Siema. Witajcie w kolejnym odcinku Kiełbasy Retro. Jest to dla nas szczególnie bardzo ważny odcinek. Nieważne z którym numerkiem, nawet nie pamiętam, bo ostatnie Kiełbasy Retro ja tam napierdalałem, ale to jest nieważne. Kabanosie. Mija w tym roku 15 lat, minie 15 lat od tego tytułu. Niemożliwe. Możliwe, już jesteśmy tacy starzy. Od premiery tego tytułu. Tak, od premiery tego tytułu. Przed państwem Niko Belić w noże od swojego kuzyna Romana, który mu naobiecywał pierdół, że wille z basenami, sportowe bryki, babki z cycami i skończyło się tylko kurwa na czymś takim. Historia nasza i GTA 4 jest bardzo wyjątkowa, ponieważ jak zawsze współpracowaliśmy razem przy pobieraniu tego tytułu z nielegalnych źródeł. Prawda, Kabanosie? Ponieważ na legalne źródła jeszcze nas nie było stać wtedy. No byliśmy po prostu... A warto zaznaczyć, że w tamtym okresie był wielki kryzys, bo to był 2008 rok. Światowy kryzys, bańka pękła. No ale co myśmy wiedzieli na ten temat? Nic praktycznie, zero pojęcia o ekonomii, o polityce. Wyjebane, myśmy się cieszyli czasami gimnazjów, wychodziliśmy na dwór i graliśmy, a przede wszystkim to, że wreszcie... Byliśmy piratami... Że wreszcie przyszła nowa część GTA. Pamiętasz, jaką zajawę mieliśmy na to? Pewnie. Kurde. GTA San Andreas, mody. W ogóle GTA San Andreas to trochę nas połączyło. Dobra, ale to... mówmy teraz o GTA 4. Bo nie starczy nam czasu. Oj tam. Jak? Starczy. Patrz, jaka fajna fura. No co, w pierwszej kolejności no to... Felcer. Trzeba powiedzieć o tym, że ściągaliśmy tą grę razem. Tak. Gra była podzielona na... 130 chyba parę partów. No i połowę ściągałeś ty. I połowę ściągałeś ty. No. Ale. Pendrive'y wtedy miały max... Gigabajta albo 8... dwa. No nie, no chyba tam 8 gigabajtów to był taki luksus, nie? No, ale myśmy mieli pewnie po gigabajcie. Prędkość internetu, to nie wiem, to chyba... 1 megabit, góra 2. 1 megabajt na sekundę to był luksus. To już w ogóle. Znaczy, ogólnie w takim standardzie to był taki 1 megabit dla tych takich bardziej premium. No a ja, że byłem troszeczkę nieświadomie premium, to miałem ten 1 megabit. Potem się okazało, że miałem 2. Ale pobierało się, wiadomo, z prędkością góra 0,5 megabita, nie? No. A że ten portal, czy ta strona, ten hosting plików już nie istnieje, z którego żeśmy to pobierali, 130 prawie partów, no zdjęli go po prostu za... nielegalne rzeczy i tak dalej. No to można było maksymalnie chyba 4 party naraz pobierać z sensowną prędkością. Znalazłem to na jakiejś tam stronie warezowej. No, nieważne, o jakiej. Właśnie, jak ja tej dawno nazwy nie słyszałem. Nieważne Warez. Jakiej, ale i tak już nie ma tej strony. Zresztą chyba większość takich stron już nie istnieje. No, ale ściągaliśmy sobie te party. Co robiliśmy? Instalowaliśmy na płyty DVD. To ja, bo ja muszę radio przyciszyć, bo zaraz się YouTube obsrany dopierdoli. No, do widzenia. Nie ma radia. O prawa autorskie i zaraz będą nam chcieli zdejmować filmik za 5 sekund muzyki. Ale tak, masz rację. Przychodziliśmy po szkole do domu, pobieraliśmy, jeszcze wtedy były czasy gadu-gadu. Nie wiem, ile tam jeden part miał. 100 megabajtów, było to równo na 100 megabajtów podzielone. No i jeden taki part ile się ściągał chyba z godzinę. Różnie, bo to zależało od transferu. Więc wyobraźcie sobie, że na pół musieliśmy pobrać 60 ponad partów, każdy z nas. I koniec końców, żeśmy sobie je zrzucali, trzeba było jeszcze na małych, starych naszych kompa, na tych starszych, może bez przesady, nie Windows mega stare. XP. Windows XP. Trzeba było zagospodarować miejsce, dyski wtedy nie były wielkie. HDD, nie wiem ile one miały, kurwa, z 80, może więcej, ale o terabajcie mogliśmy pomarzyć na pewno. One miały tak po... Po 200 gigabajtów może? 256. No różnie było, ale w każdym razie nie przypominam sobie, żebym miał pół terabajta. To miało po rozpakowaniu te GTA? Kilkanaście gigabajtów ogólnie. Co było dla nas... Kosmosem. Kosmosem, nie? Jak tak. Gra może tyle w ogóle mieć?
Pa, przejadę jakiegoś ciula. Wiesz, za co lubiliśmy bardzo tę część? Kurde. Znaczy wiadomo, samochody takie ociężałe były wtedy, ale za to kochaliśmy. Patrz. Ta fizyka do dzisiaj po prostu sprawia tyle radości. Nie wiem, dla mnie tutaj fizyka jest lepsza niż GTA 5. O, właśnie. Patrz, liniarze przejadę. Bardzo ładnie. Pół salto wyrąbał. W ogóle ten silnik jest jakiś taki lepszy, jest mniej taki drewniany, mi się wydaje. Może i samochody się ociężale prowadzą, ale uważam, że jest to lepsze. No dobra, ale przejdźmy do tego, jak już nam się udało to zainstalować. O kurde. Pamiętasz? No. Tak, najpierw trzeba było to rozpakować, te pliki. Potem trzeba było włączyć instalację. Jak już się to zainstalowało, trzeba było Games for Windows Live zainstalować, zrobić tam konto, sfejkować je, żeby nie było na Polskę. Dobra, jak już się to udało skrakować, no to co się pojawiało? Jedno wielkie gówno. Gówno. Ale poczekaj, bo sam proces instalacji jest bardzo ciekawy. Tam jeszcze trzeba było Games for Windows Live, Rockstar Games Social Club, Social Cluba zrobić, utworzyć tam konto, potwierdzić mailowo. Trzeba było jeszcze licencję oszukać. Jak już oszukałeś licencję i to wszystko powgrywałeś, gra się zainstalowała, to potem jeszcze trzeba było przekombinowanego kraka wrzucić. A jak już to skrakowałeś, to jeszcze trzeba było Page'a zainstalować i dopiero wtedy gra była gotowa. Więc... No bo tak ogólnie, no to jak wypuścili te GTA 4, no to one było tak niedopracowane. Po prostu w ogóle to był chyba port Rockstar... z Xboxa. Rockstar Games się po prostu pospieszył, nie? O. Ja to uwielbiałem po prostu. Whee! O kurwa, zginąłem. Tego się nie spodziewałem. Rockstar Games się pospieszył z wydaniem tego, nie? I wypuścili niedopracowaną grę. Przez to tak wyglądało. Cięło się. Gra była zbugowana, cięła się. Niezoptymalizowana kompletnie. Niezoptymalizowana kompletnie pod standardy ówczesnych komputerów. Właśnie. Ja mam wrażenie, że po prostu ten tytuł to tak chyba rok za wcześnie został wypuszczony. Ja akurat miałem... No wiadomo, gówniany komputer. Musi porównać się do tych, co są aktualnie teraz. Są. Ale to był jednak nowy komputer, więc mi to jeszcze jakoś tam szło. Za to jak ty to zainstalowałeś, to się dowiedziałeś jedynie tyle, że musisz zakupić nowego komputera. Tak, zgadza się. Czasy owszem nie należały do najłatwiejszych, tak jak wcześniej wspomniałem, był kryzys. Ale wyglądało to tak. Po wielkich męczarniach i chyba nawet trzeba było system przeinstalować pod... Nie? Czy nie trzeba było? Nie, nie trzeba było. Nie. Bo nie przypominam sobie, czy GTA wymagało Windowsa Vista i 7. Nieważne, w każdym razie. Po wielu godzinach ściągania, męczenia się z odpaleniem tego dziadostwa, skrakowania i odpalenia gry, dowiedziałem się tylko tyle, że muszę kompa zmienić. No, no to co? Marcin, nastolatek, poszedł do rodziców, powiedział, że potrzebuje nowy komputer. Za 2 miesiące miałem nowy komputer, bo wzięli na raty rodzice, za co ich szczerze kocham, ale co się okazało? Składak, gotowy zestaw ze sklepu był za słaby. No dobra, gra odpalała, ale nie można teraz liczyć na 60 klatek, tak jak teraz, w super jakości, rozdzielczości, bo ja tam miałem kartę graficzną chyba 512 MB. Kto się tam kiedyś przejmował czymś takim jak 60 klatek? Nikt właśnie, nie grafiką. Myślał. Wyjebane się miał po prostu, byleby gra ruszyła. Ja grałem jednokrotnie w 15-20 klatkach, tak się bawiłem, jeszcze mody potrafiłem wgrywać, nie? Bo warto zaznaczyć, że społeczność moderska w tych tytułach to jest coś pięknego. Podmienialiśmy samochody, wcześniej to jednak mody była graficzne. Bardzo widoczna ta różnica pomiędzy konsolami a tak. komputerem, bo jak miałeś konsolę, no to wiadomo, że każda gra wydana na konsolę będzie ci chodzić super ekstra. Może wykonam misję dla Romana, a ty opowiadaj. Z komputerem no to jednak trochę ciężej było, nie? No tak, no nie było takiego sprzętu. Sprzęt nie był tak zaawansowany. Wtedy, z tego co pamiętam, GTX-y dopiero się zaczęły pojawiać na horyzoncie. Seria kart graficznych. Wtedy jeszcze był ATI Radeon, a nie AMD. I Radeon konkurował właśnie z Nvidia. Dobra, pominiemy to. To jest nasz kuzyn Roman. No wiesz co ci powiem? No? Że ja tak dawno w to grałem, że... Aż kompletnie chyba... nie pamiętam. Aż se chyba to... Tych pierwszych misji. Aż chyba sobie to kupisz
i pobierzesz i sobie zagrasz. Patrz, kurde, pomyliłem się. A wiesz, co jest zabawne? Że w tamtym czasie, jak już odpaliliśmy GTA, zaczęliśmy w to grać. Cheaty też były, tylko wiesz, co wprowadzono rewolucyjnego? To. Telefon. No, ogólnie no to było zajebiste, że można było na pały się zadzwonić. Że można było nawet, no była jedna misja, że telefonem zdjęcie się robiło. No, ja pamiętam też, jak było jakieś, jeszcze przed wydaniem oczywiście tej gry. Pogłoski, nie? Plotki. No, jakieś plotki. Kurde, albo jakieś tam przecieki. Pierwsze wieści na temat tego, co tam będzie można było robić, nie? Że kradzież samochodów na kilka sposobów, no, to ale pamiętam. To jeszcze było opisane w PSX Extreme, w CD Action. Pamiętam, że szedłem z kolegą Mariuszem do szkoły, do gimnazjum. I właśnie miałem najnowszy numer PSX Extreme i tam jakieś właśnie... Przecieki były, nie? No, przecieki. No, i ploty. Jakieś tam wieści, co tam będzie w ogóle w GTA 4. Tak. No. O szóstce to byś chciał. O szóstce to marzysz mokrym snem od kilku lat. No, ale słuchaj, nie? I tam było tak, że jak gdzieś to pierdzielisz, to... Wylecisz przez przednią szybę, nie? Tak. Że zaawansowany model zniszczeń. Nie? Że mapa niby ma być tam no Liberty City. No i tak kurde się zastanawiamy, nie, z kolegą. Jak Liberty City, no jak tam kurde w GTA 3, no już była większa mapa. No właśnie. Ale tam pisało kurde w tym PSX Extreme, że pomimo tego, że będzie Liberty City, to te Liberty City będzie bardzo ogromna. Bardzo i rozbudowane będzie i będzie żyło. Dużo... Miasto będzie żyło. No. I trzeba przyznać, że większość pogłosek się sprawdziła, ale słyszałem na przykład, że można kraść samochody na różne sposoby, że będzie jakaś minigierka związana z włamywaniem się do samochodu, a tak naprawdę jest to animacja. Ja słyszałem, że... Że jeszcze kabelkami tam można pokręcić. I faktycznie są tutaj te animacje, natomiast... Okay. Ja słyszałem z takich pierwszych przecieków, że samochody będą wymagały tankowania. O właśnie, że będzie poziom paliwa w samochodach. No oczywiście są takie mody, nie? Że będzie można mieć już wtedy psa. No. To rozwiązanie... To się nie sprawdziło. Tak, ale... rozwiązanie z GTA 5, gdzie Franklinem szkolisz pieska, nie? No. Nie pamiętam, jak on się nazywał, nieważne. Ale ogólnie, no to jak tam się oglądało te pierwsze screeny, jaka grafika i wszystko... Oj, no to... i teraz dzwonimy do Romana, żeby go przestrzec przed Albańczykami chyba. No to nic się nie myślało tylko o tym, kiedy ta gra w końcu wyjdzie. Kiedy będzie można było tak, zagrać. Tak. A pamiętasz, był taki fajny bug w zasadzie, czy zabezpieczenie na piraty, które później zostało rozwiązane, albo sfiksowane, naprawione. Gdzie była pijana kamera była, pamiętasz? No, że to się tak bujało, że nie szło jechać i Niko się zachowywał jak pod wpływem alkoholu. Oczywiście to była mechanika z gry stricte, no, gdzie można było wyjść się napierdolić z kimś tam, na przykład z kuzynem Romanem. No właśnie, tutaj istnieje taka możliwość, że idziemy sobie do baru, napierdolimy się i później nam kamera świruje. I wydaje mi się, że jest to lepiej zrobione niż GTA 5. Rockstar Games tak trochę zagrał na nosie tym, którzy krakują i piracą tytuły. Po prostu jak się uruchamiało GTA 4 spiracone, no to ta no to kamera cały czas odpalał bojała. Się ten drunk. No, jak to się nazywa? Drunk camera chyba. No i wykonaliśmy pierwszą jakąś tam banalną misję dla kuzyna. Tutaj też niby relacje mamy, ale słyszałem, na to nie zwraca uwagi. Bodajże 19 maja ma być równe 15 lat od wydania GTA 4. No to dlatego nagrywamy to przed tym. I wtedy się ludzie spodziewają tego, że będzie... Remaster? Nie remaster, tylko... Zwiastun z GTA 6? Zwiastun z GTA 6, no. Zobaczymy. Ogólnie... Nagrywamy przed... Tak, 19 maja. Tak, ogólnie z tą częścią wiąże się wiele wspomnień, bo samo to pobieranie i ten proces instalacji i tak dalej, i to, że zmieniłem komputer na poczet tego, później jeszcze kartę graficzną zmieniłem za rok. Pamiętam, że jak już w końcu, no, u mnie szło w to grać, u ciebie jeszcze nie. No pierwsze styczności to ja miałem u ciebie, pamiętam, jaki miałem ból dupy. To pierwsze, co to do mnie przychodziłeś tam. No. Chcę pograć. Dzień dobry, jest Bartek, jest.
cześć Bartek, mogę pograć w GTA 4? No chodź, coś porobimy. No. I kurde, człowiek świrował i było zajebiście ogólnie. Albo żeśmy se pograć, szliśmy se pograć w piłkę, czy tam coś bardziej porobić. To była zima i ja myślę, że myśmy wtedy jeszcze pamiętam. Nagrywali głupie filmiki. Coś tam robiliśmy. Strzelanie petard. No przepraszam, mi się nieładnie odbiło. No ale to był ten taki złoty, zajebisty czas, gdzie nie, no to wiadomo, bo to człowiek najpierw... się niczym nie przejmował. Najpierw na konsolę oczywiście GTA 4 wyszło, nie? W ogóle patrzcie, to ten bajer. Światła zwykłe, światła długie, światła zwykłe, światła długie. Klakson. Ogólnie dużo zajebistych rzeczy tutaj było. Nawet mechanizm walki był troszkę bardziej rozbudowany niż w GTA San Andreas i można było tutaj kontry wyprowadzać, co było po prostu prawdziwym sztosem. Oczywiście mapka też była zamknięta na różne to części. To mi się popierdoliło, nie? Bo tam... Co ci się popierdoliło? 29 kwietnia 2008 wyszło na konsolę PlayStation 3 na Xboxa... 360. Tak, tak. Racja. A na komputery... Aha, początkowo miała zostać wydana 18 listopada... 2000? W USA. Ale na kompy. Listopada w Europie, no. Mhm. Ale na kompy dość późno wyszła. Kiedy to w końcu wyszło? Na kompy? No sprawdź sobie. Aha. Kurde, ale pamiętam, że jak 2 to... 2 grudnia. Jak to wyszło wtedy na te kompy, to przecież ten port to był port z Xboxa. I był tak gówniany, tak się to wszystko cięło, to było tak źle zoptymalizowane. Ale na plus, do komputerowej wersji dorzucili wideo editor, w którym można było bawić się w filmowca. Były tam różne efekty, filtry, można było klipy montować i wrzucać na oficjalną stronę z Rockstara. Fajne to było, nie? No. Oła, kurde. I chuj, rozwalimy auto. I teraz po tych wszystkich latach człowiek wraca do tego sobie tytułu. Tak, o. Wiesz, tu można było SMS-y odczytywać, o. Shit, need help. Come to the depot, quick man, Rom. Dobra, no to jedziemy. No to już w końcu nie wiem, co tam. Może wyczytałem, że coś 19 maja, coś tam... No, powiesił ja się... Wiem, jest związana ta data, może z GTA 5. Powiesił się obzajaja. Ja nie chcę mi się tam szukać. Czaję, przyjadę. Może... Kurde, jaki unik zrobił, albo zrobiła ona. Wykonamy sobie jeszcze jedną misję. A poopowiadaj, jak żeśmy założyli wtedy jeszcze w tamtym czasie kanały na YouTubie. I żeśmy sobie nagrywali różne filmiki, jakieś stunty, nie stunty. No. Crash Compilation. Ja robiłem kompilację z bugami do... Znaczy w GTA 4. Ja robiłem Crash Compilation. Pamiętam, i stunty. Że dużo wyświetleń miała właśnie... Wow. Pierwsza kompilacja z bugami. I ludzie się rzeczywiście rzucali dużo, do ciebie. Dużo bugów było w GTA 4. Ale jednak te patche, które później wychodziły, no to sukcesywnie likwidowały te bugi i mi ludzie później w komentarzach pisali, że takich bugów nie ma, bo masz słaby komputer, to tamto sram to. Głównie wszyscy się srali o słaby komputer. Najzabawniejsze było to, że tych page'ów to chyba, nie wiem, z 10 wyszło. Dla mnie najzabawniejsze było to, że dosrywali się do mnie ludzie, którzy mieli słabszy komputer ode mnie. Wtedy... Pamiętam, wtedy były dwurdzeniowe procesory w normalnym obiegu, a jak ktoś był, wiesz, taki dystyngowany, może nie dystyngowany, tylko bogaty, nazwijmy to tak. Jak ktoś był bogaty, to stać go było nawet na Intel Quady, a czyli czterordzeniówki. Prawda jest taka, że telefony mają teraz lepsze bebechy niż nasze kompy komputery. Wcześniej, tak. No. Ale właśnie za to pokochałem GTA 4. Ludzie nie doceniają strasznie tego tytułu. Ja uważam, że to jest mocno underrated, tak zwany, czyli mocno niedoceniony tytuł. Dlaczego? Świetna fizyka, świetny model czegokolwiek, ogólnie ten silnik fizyczny, dający tyle frajdy przy przejeżdżaniu przechodniów albo przy strzelaniu. Animacje, może teraz się troszeczkę to zestarzało, ale jak na tamten czas, to robiło takie niesamowite wrażenie. Może ten model jazdy był taki zbyt ociężały, jakby samochody po prostu telepały się. Zresztą widzicie, to tym autem się nie da driftować, ale... 2008 rok. Ale kurde, to... Mogę się założyć, że niektórzy, którzy to oglądają, no to nawet nie mają... Jeszcze się wtedy nie urodzili. No. Tyle lat, co ta grana. Przede wszystkim dojrzała fabuła.
Nie żadne kurwa latające opresory gówna w GTA Online, czy jakieś inne przekoloryzowanej fabularnej szczochy z końcem świata. Tylko normalny, taki ciężki klimat, problem emigracji został poruszony w tym tytule. Miasto, które jest naprawdę w budowie pokazane. Są dziury, są roboty drogowe, niekiedy jest zamknięta droga, niekiedy jest coś rozdupcone. Widać, że to miasto ma swoje strony. Jest bogata dzielnica, jest ta taka biedna, brudna, syf. Coś, co przypomina Detroit i te domki. Są różne mafie, gangi. Wiadomo, jak w wielu innych GTA też były tam. Ale tutaj naprawdę wchodząc w lacie głównego bohatera, czujesz jego problemy. I to nie jest taka radosna część, jakby się mogło wydawać. Ona jest zupełnie inaczej skonstruowana. I za to też to uwielbiam. Długie godziny spędziliśmy przy tym tytule. Ja pamiętam, jeszcze dużo filmów z autami porobiłem. Aż w końcu tak się wymasterowałem w tym wideoedytorze. Właśnie też dzięki GTA 4 po części zacząłem Gracjana oglądać, jeszcze jak miał nickrider.pl. Oła. Oj, patrz, zabiłem tego. No wiesz, kierowcę. No, trudno. Też był, nie wiem, czy to taki bug, czy co, ale czasami zdarzało się, że jak dobiło się do jakiegoś samochodu, to ten samochód się podpalał. Pamiętasz? Pamiętam. I było tak, że twój samochód się nie palił, ale do tego, co dobiłeś, tak, się zaczynał płonąć. I ktoś płonął i wysiadał. I tutaj jak auto się przewróci, to auto nie wybucha, na całe szczęście. Pomyśleli nad tym. I nasz główny bohater może też pływać, ale niestety nie nurkuje. Brakuje na przykład w tej części mi samolotów. Dopiero... W sumie czekaj, w The Ballad of Gay Tony nie było też samolotu. Nie? Nie no... Nie, też, tam były helikoptery, pamiętam, ale był... Jak były jakieś tam właśnie ale wiadomości był... na temat GTA 4 i się tak czytało i się porównywało z GTA San Andreas, nie? Jakie co tam było lepsze, co było gorsze, właśnie. Tam szło iść do fryzjera, do tatuażysty, mięśnie się robiło, nie? No tutaj trochę cierpi kustomizacja bohatera tutaj głównego. Tutaj to wszystko ucięli, nie? I się też zastanawialiśmy, jak to będzie w końcu wyglądało, skoro to wszystko będzie wycięte z tej gry. Ale warto nadmienić, że ten tytuł jest bardzo dopracowany w szczegóły. Naprawdę. Jest tutaj tak wiele detali, że nieraz oglądając kompilacje takich prostych filmów... No GTA z tego to jest... nie, jak tak są porównania pomiędzy grami z otwartym światem i się porównuje właśnie szczegóły, jakieś detale, no to produkcje Rockstar Games no to biją wszystko na głowę, nie? Tak, na przykład, tak, to jest prawda. Na przykład było porównanie GTA 4 i... Just Cause 2 na tamten czas? No, albo nawet teraz, jak wychodził ten... Nowy Saints Row? Watch Dogs. O, właśnie. Jak porównywali liczbę szczegółowości w GTA 4, a w takim Watch Dogs Legion, nie? No to kurde, nawet GTA 4 bije na głowę. Pod niektórymi względami. Pomimo tego, że to jest gra z 2008 roku. Patrz, kupię sobie dżinsy. I jakąś nową kurtkę. Wypadałoby się ładnie ubrać. O, Niko teraz jest prawdziwym seksiakiem. Teraz obrabuj sklep. Dawaj mi pieniądze. I co ważne, nie było wtedy jeszcze poprawności politycznej. Także... No po prostu. Życie było prostsze. Życie było prostsze i nie było żadnych takich skomplikowanych z dupy pomysłów, problemów. Wszystko było jakieś takie klarowniejsze, a nie na siłę utrudniane. No wiesz co, teraz tak patrzę, nie? No ta mapa, pokażmy jak wygląda w ogóle ta mapa, Liberty City. No na malutka się wydaje, trzeba to przyznać, że teraz już po tych wszystkich tytułach, które prezentują ogrom świata, który został stworzony, no to ta mapa jest taka mała i miejska dżungla. No więc... ale wiesz, no za chwilę będzie tak, że będzie GTA 6 i jak sobie porównasz mapę z GTA 5, to stwierdzisz, że GTA 5 miała bardzo małą mapę, nie? Ale to wszystko powiem tak. Idzie do przodu, no. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Na przykład
Plusem było to, że GTA 5 miało większą mapę, było troszeczkę bardziej rozbudowane tam o te wsie, o pustynie i tak dalej. Ale minusem było to, że trzeba było kurwa jeździć albo latać co chwilę w GTA Online, żeby wykonać jakieś zadanie. Zrób napad na monopolowy w Sandy Shores. Chuj, musisz jechać przez Palito Bay, no kurde. No ale też jako tako, no to San Andreas nie miało tam wbudowanego multiplayera od twórców, nie? Nie, tam był Samp i jeszcze jeden był, no. MTA chyba się to nazywało. Dopiero, ja nie wiem, czy w ogóle twórcy zrobili coś takiego jak multiplayer do San Andreas. Tutaj na przykład był multiplayer i zgadnijcie co, oglądałem filmik na YouTubie od jakiegoś typa, który w 2023 roku podpiął się do... przez telefon, bo tutaj przez telefon da się podpiąć do multiplayera. I kurde, znalazł serwer, gdzie ludzie normalnie tam grali. Więc ja jestem po prostu w szoku. Są takie gry, które się nie starzeją. No, starzeją się, ale powoli. Powoli, nie? No, dobrze to ująłeś. Tak, że one... one nie są idealne. O, to jest ten szczegół, o którym mówiłem, że miasto jest w budowie, to jakieś rury... O kurde, wypadłem! I tego zabrakło w GTA 5. Tak, tego zabrakło. Fizyka tutaj jest lepsza. Możecie mówić wszystko, ale ja się nie przekonam do tej fizyki z GTA 5. Realistyczne zniszczenia pojazdów. Bardziej. Może nie jest to BeamNG Drive, ale też bez przesady. O, pyk. Rozdupcająca się lampa. W GTA 5 też jest parę takich rzeczy, ale auta w ogóle sztywno się prowadzą, jakoś tak sztucznie. Ten system zniszczeń jest w ogóle kompletnie nierealny. Bliżej tam kompletnie do czegoś innego. No ale tak już kończąc ten wywód i kończąc ten bardzo wartościowy odcinek dla nas, mocno nostalgiczny. Robiliśmy filmy i później zaczęliśmy marzyć o GTA 5. Ja jeszcze pamiętam, jak wyszło, pomimo tego, że GTA 5 było na Playu trójce i Xboxie 360, potem wszedł Xbox One i Play 4. Ja ciągle w GTA 4 grałem i grałem i grałem, bo wiedziałem, że kiedyś nastąpi premiera GTA 5 na kompa, ale to był bardzo odległy czas, po 7 latach. PlayStation 3 to był wtedy taki sprzęt, że aż nie szło rodziców prosić o to, żeby kupili. Aha. Co z tego, że kupili, jak kurde gry po 250 zł nowe kosztowały, nie? No wtedy tak, ale teraz niby zarabiasz, powiedzmy, a więcej. Nie było wtedy jeszcze przecież takich jakichś tam abonentów. Abonamentów jak, subskrypcji. No, PlayStation Plus i tak, tak dalej. Tak, tak. Tylko po prostu trzeba było i tak grę kupić, ale... No, dlatego woleliśmy już mieć tego kompa. Pirata se ściągnąć i było elegancko. Kto tak nie robił? Wszyscy tak robili. Oh, fuck. I teraz też tak robią. Ale no my już jesteśmy duzi i jak jest jakaś gra, to sobie ją możemy kupić albo po prostu wpada w Xbox także, Game Passie albo w jakimś innym ciulstwie. Także ty po tylu latach w końcu kupiłeś sobie oryginalne GTA 4. No było na w promocji na Steamie. No i se a wtedy jeszcze żyliśmy pudełkowymi tytułami, hitami i tak dalej, że trzeba było iść do sklepu. Cyfrowa dystrybucja dopiero się rozkręcała. Potem porobili w pizdu tych platform, jak PS Plus, Xbox Game Pass, Steam jako platforma już istniał tyle lat, no ale nie ma się co oszukiwać. Klimat pozostał... O, widziałeś, patrz, potrąciło hopa? Stracił aktówkę i wyjebane, i on idzie i dzwoni gdzieś. A ten menel tu przyjdzie i powie, że on dźwignie. Nie, no, nie ma wyjebane. I tutaj czuć, że to miasto żyje. Tutaj jest wiele takich sytuacji. Patrz, on się chce ze mną bić. Zajebać ci. A jeszcze kopa mu mogę sprzedać. Jeszcze menel ci wyjebie. Ała. Nie pamiętam tylko, na którym klawiszu się robiło kontry. Był taki kanał na YouTubie kiedyś. Wojna żuli, czy bitwy żuli. No to masz. No, pamiętam. Kiedyś YouTube też był normalny. I normalne rzeczy szło oglądać. Zanim nie na zrobił przykład, się poprawnie politycznie z lewaczałą, obsraną platformą. Na przykład były walki żuli. Ła.
Pamiętam, Menelowi wpierdolę. Chociaż pewnie nastanie taki czas, że... Że to wszystko wróci? Nie, że to wszystko wróci. Że będzie jeszcze gorzej. Tak. Że jak powiesz jedno słowo za dużo, no to... Ty chuju, ty jeszcze żyjesz. No to od razu filmik do usunięcia, nie? I do zakopania. A myślicie, dlaczego zrezygnowaliśmy z Kiełbasy TV? Bo się po prostu nie dało. No. Każde pierdnięcie i... No... Ach, szkoda gadać. Już wszystko, co powiedzieliśmy na tamten temat, to już wypowiedzieliśmy. Nie ma po co prostu, się, nie ma co się dało, powtarzać. To byśmy to kontynuowali. Okazyjnie tam jakiś short wleci, albo jakieś inne ciulstwo. No i tyle. No. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, że byliście z nami. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie GTA, GTA 4, to zadawajcie. Z przyjemnością odpowiemy. Może nagramy drugą część. Tak, możemy. Ja chyba. Może nam się coś jeszcze wspomni na temat GTA 4. Bardzo mówisko. Też jeszcze coś tam dodamy od siebie. Ciężko jest tak w tych kilkunastu minutach wszystko powiedzieć na temat tej gry. No a jeszcze pewnie nam się coś przypomni ciekawego. No. Mi się ogólnie cała otoczka wokół tego tytułu w naszym nastoletnim życiu w tamtym okresie podobała. No. Te pobieranie partów, krakowanie tych gier, kombinowanie, sranie w banie, to było zajebiste ogólnie. Jednak trzeba przyznać, że świat był jakiś taki, nie wiem... Prostszy. 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 Dla nas, jak byliśmy w tym wieku gimbazy. No. Gimbaza może była zdziczała trochę, była jak takie zoo. No, jakoś tak miało się dużo czasu na wszystko. Patrz, Romana leją. Muszę go uratować. Ła. Ty albańska szmato. Albo gruzińska, nie wiem. No nie mów tak, bo ci zablokują filmik zaś następny. O! I kontra. Puu! Ha! Puu, kurwa, leżysz, śmieciu. Wstawaj, Roman, leniu śmierdzący. Teraz Romana. Romana trzeba odwieźć. Fabuła z Romanem też była ciekawa, nie? Ogólnie tutaj w ogóle ta fabuła jest taka zajebista. A, i wiesz co jeszcze warto nadmienić? W GTA 4 były wybory, które może nie wpływały znacząco na grę, ale dawały to poczucie takiej władzy, że jednak możesz nad czyimś losem zapanować albo podjąć odpowiednią decyzję i mogłeś... Chociaż był jeden taki wybór. No, wybory nie prezydenckie czy jakieś parlamentarne, ale chodzi o takie wybory właśnie... Dotyczące życia ludzkiego na przykład. Że mogłeś zabić spośród dwójki braci albo snajperką jednego typa, albo drugiego gdzieś tam zajebać. I ogólnie misje były fajne tutaj, takie rozbudowane. To była jedna taka... z nowości po prostu, nie? To była jedna i jeszcze tutaj coś było. Zaawansowany taki fajny parkour, pamiętam. Że jak nikiem się skakało, to on zajebiście robił roladę tak zwaną. Ogólnie dużo fajnych takich rzeczy było, które się przewinęły w tym tytule. No. A o których pewnie jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć. No fajnie się też robiło tutaj jakieś różne stunty. Ewolucje albo crashe. Najbardziej crashe mi się podobały. Takie wyszukane, powalone. No kur... Dobra, to ty sobie go tam goń. A my będziemy kończyć powoli. Czas na antenie dobiega powoli końca. No. Dziękujemy za to, że byliście na tym materiale razem z nami. I widzimy się w następnym odcinku. I pytanie do was, czy też ciepło wspominacie ten tytuł jak my? Czy macie z tym związane jakieś wspomnienia? Patrz, zmieściłeś się na antenie. Kurde, czekaj, bo muszę typa przejechać. No. Zaparkuj na nim. No właśnie, próbuję zjechać ze schodów. O, już udało się. Bardzo ładnie. Dziękuję. Dobra, no to na razie. No, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Elo! Elo!